jesteśmy na kolejnym warsztacie rozwoju osobistego organizowanego przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne Więź przy współudziale zakładów farmaceutycznych Polpharma. Warsztaty, które organizowaliśmy wcześniej, były skoncentrowane wokół pary, wokół małżeństwa, wokół konfliktów w rodzinie, komunikacji, jak je rozwiązywać. Teraz poszerzamy nasze zainteresowania o rodzinę, dlatego ten warsztat, który dzisiaj się odbywa, jest zatytułowany Wzrastanie i wychowanie we współczesnej rodzinie. Chcemy spojrzeć na rodzinę w różnych fazach jej rozwoju, zobaczyć, przez jakie kryzysy rodzina naturalnie przechodzi i z jakimi problemami musi się borykać. Małżonkowie, para bez dziecka, kiedy pojawia się dziecko, jakie są trudności z małymi dziećmi, potem kiedy pojawia się młody człowiek, który dorasta z nastolatkami, no i w końcu też bez dzieci. Chcemy też się dowiedzieć o tym dzisiaj, jak relacja małżonków wpływa na wychowanie dzieci. Więc bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjęła pani Roma Ulasińska, która ma wieloletnie doświadczenie pracy z rodzinami, z parami w dziedzinie wychowywania dzieci czy przechodzenia, pomagania rodzinom w przechodzeniu przez różne kryzysy i trudności. Przed chwilką miałam okazję opowiedzieć, podzielić się z słuchaczami moją wiedzą na temat naprotechnologii. Przygotowuję się do szkolenia z modułu Claytona, który jest właśnie w naprotechnologii wykorzystywany. I chciałam opowiedzieć o tym, co najważniejsze, skąd pojęcie, dlaczego naprotechnologia, kto ją stworzył, jak działa, dlaczego jest skuteczna. I przez te kilkanaście minut o tym właśnie opowiadałam. Mówiłam o profesorze Hilgersie, który założył Instytut Pawła VI, gdzie aktualnie odbywają się szkolenia instruktorów, a także gdzie wciąż trwają prace nad udoskonaleniem metody. Mówiłam o tym, jak wielki odsetek małżeństw spotykających się z problemem niepłodności uzyskuje pomoc właśnie dzięki skorzystaniu z tego, co naprotechnologia oferuje. Jest dla tych, którzy chcieliby albo począć w sposób naturalny swojego potomka, albo po prostu wyleczyć się z jakichś kobiecych dolegliwości. Niezależnie od tego, jakie są to dolegliwości, czy dotyczą cyklu miesiączkowego, czy być może jakichś zaburzeń hormonalnych, wszystko, co dotyczy zdrowia kobiety i mężczyzny, może zostać podjęte leczenie właśnie dzięki naprotechnologii, na przykład w Naprocentrum w Gdańsku. Jest to najbliższy ośrodek dla nas tutaj. Pomimo, że tak troszkę naprotechnologia jest kojarzona tylko z leczeniem niepłodności, w rzeczywistości tak nie jest. Mówiłam o tym dosyć szczegółowo podczas wykładu. To jest również wszelkie choroby wewnętrzne, wszystko, co kobietę niepokoi. Każdy stan, który wedle niej nie jest normalnym, może zostać skonsultowany z lekarzem naprotechnologii i może zostać podjęte leczenie danej pani czy pana, czy też małżeństwa, kiedy chodzi o problem niepłodności akurat. Zostałam zaproszona tutaj do Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Więź po to, żeby zapracować i zastanowić się wspólnie z uczestnikami nad trudnościami, z jakimi mierzy się rodzina. Rozmawiamy o kryzysach, które przechodzi rodzina w ciągu cyklu życia rodzinnego, od takiego momentu, kiedy para się poznaje i nie ma jeszcze dzieci, aż przez fazę rodziny z małymi dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym wreszcie i w wieku adolescencji, czyli dorastania. Będziemy też zajmować się jeszcze w ciągu dzisiejszego dnia będziemy pracować, w jaki sposób relacja w parze małżeńskiej ma znaczenie dla działania wychowawczego, w jaki sposób wpływa relacja małżeńska na wychowanie dzieci. W większości, tak sądząc po twarzach, nie mieliśmy okazji się poznać, ale większość to są właśnie małżeństwa na różnych etapach życia, ale w większości jednak młodzi ludzie, którzy i stawiają pytania i chętnie, zawsze z pewną nieśmiałością grupa rozpoczyna pracę, ale jak widać tutaj mamy już pracę wspólną, flipchartową, będziemy się też dzielili swoimi dobrymi praktykami, doświadczeniami.
Patrycja i Irek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo fajne, ciekawe warsztaty. Uczestniczymy w nich po raz pierwszy. Ja się nie spotkałem wcześniej z takimi warsztatami. Bardzo nam się podobają. Właściwie po raz drugi, bo już byliśmy na kolejnych warsztatach z komunikacji. A, z komunikacji byliśmy, tak. Przez więź właśnie organizowanymi, tak, tak. A teraz jest poświęcony dzieciom i no, nas osobiście to bardzo cieszy, bo mamy dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym, takie młodsze. Tak. Stąd uważamy, że mimo tego, że wydaje nam się, że jesteśmy rodziną normalną, mamy normalne problemy, to uważamy, że super, że jest okazja, żeby się troszeczkę dokształcić, wyedukować, jak po prostu zadbać o nasze dzieciaki i je wychowywać mądrze, spokojnie, żeby wyrastały na szczęśliwych ludzi. Prowadzą je profesjonaliści, to są osoby znane w całym kraju i niesamowitą dla nas jest tutaj jakby sprawą, że możemy wziąć udział w warsztatach, które prowadzą osoby z takim doświadczeniem. I jeszcze za tak małe pieniądze, bo te kwoty, które tutaj wpłacamy, to są właściwie tak małe kwoty, że są generalnie niezauważalne, a uzyskujemy naprawdę ogromną wiedzę, która nam się przydaje na co dzień. Znajdujemy się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Więź, gdzie od godziny wczesno-rannych, czyli od godziny tak średnio po 9:00, rodzice, którzy uczestniczą w warsztatach organizowanych przez Polfarmę i przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne, przyprowadzili do nas swoje dzieciaczki. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy, grupy wiekowe. Przedział dzieci to jest gdzieś od 6 do 12 lat. Liczebność całkiem niezła, mamy równe 50 osób, dzieciaki bardzo żywe, od rana praktycznie mamy tutaj jeden wielki hałas, ale to dobrze, bo przynajmniej dzieci się rozwijają. Pracujemy w trzech grupach, zajęcia z panią Marleną Krzywicką, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne z panią Anią Bojar i zajęcia z wczesnej komunikacji interpersonalnej. Naszym dzisiejszym tematem były zwierzęta, które budzą się po zimie do snu. Na zajęciach z logopedii dzieci rozwijały swoje umiejętności wypowiadania się, pracowały nad aparatem mowy, czyli nad czymś, co tak naprawdę jest najważniejsze w dalszym ich życiu i w dalszym rozwoju. Na zajęciach z komunikacji interpersonalnej budowaliśmy pełne zdania, próbowaliśmy aktywnie słuchać. Nie zawsze wiadomo to wychodzi, dlatego że dzieci są podzielone na różne grupy wiekowe, aczkolwiek udało się zrealizować to, co było zamierzeniem, czyli budowanie tych pełnych zdań, aktywne słuchanie i oczywiście zajęcia z zasadami zachowania właściwej komunikacji interpersonalnej na poziomie dziecięcym. No i zajęcia plastyczne, czysta przyjemność. Dzisiaj robiliśmy jeże z masy solnej z ciasta, wykończone wykałaczkami, one będą jeszcze gdzieś pomalowane, także kreacja i twórczość dziecięca nie zna granic. Zajęcia jeszcze potrwają do godziny 17, czyli dopóki rodzice nie odbiorą dzieci z warsztatów. W planach zajęć popołudniowych mamy zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne, również elementy komunikacji interpersonalnej i zajęcia taneczne oraz umuzykalniające. Korzystając z okazji, w imieniu swoim księdza Krzysztofa Naczka, a także pracowników Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Więź, chcę bardzo serdecznie podziękować naszym młodym wolontariuszom i formacji Młodych Liderów, która dzisiaj od rana praktycznie jest z nami, pomaga nam przy dzieciach, wywiązuje się rewelacyjnie z zadań, dba o to, żeby dzieciom się nic nie stało, dba nad ich bezpieczeństwem, pomagają nam przy absolutnie każdej czynności i takie moje skromne ukłony w imieniu moim księdza i pracowników właśnie w stronę młodych, którzy od rana do późnych godzin wieczornych będą z nami tutaj siedzieli, zajmowali się dzieciaczkami i dbają o to, żeby dzieci nie tyle się tutaj jako tako nudziły, co dbają całkowicie o ich rozwój, o to, żeby dzieci się dobrze u nas czuły, żeby było im bezpiecznie. No i przede wszystkim mają tutaj swoje ukochane wujki, ukochane ciocie, także młodzi liderzy i wolontariusze, którzy przychodzą na sobotę. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że z nami jesteście. Przewidujemy kolejne warsztaty. Najbliższy warsztat ma dotyczyć ludzkiej płciowości i seksualności. Zapraszamy tutaj seksuologów, którzy będą pomagać w zrozumieniu, w pokonywaniu różnych trudności, także w tej bardzo ważnej dziedzinie, którą jest dziedzina ludzkiej seksualności.